U zbiegu rzek Wisły, Narwi i Wkry leży Modlin. Dzięki temu miejsce ma wybitne walory obronne. Znaczenie tego miejsca docenił również król szwedzki Karol Gustaw, zakładając tu obóz warowny, który przetrwał aż do 1660 roku. W 1806 Napoleon, dążąc do rozciągnięcia swych wpływów na wschodzie Europy, tworzy Księstwo Warszawskie. Rozpoczyna budowę na terytorium księstwa szeregu twierdz. Wstępną decyzję o budowie twierdzy w Modlinie podejmuje w grudniu 1806 roku. W czasie pobytu w Poznaniu. I tu zaczyna się historia wyjątkowego miejsca na mapie Polski. Twierdza do listopada 1918 obsadzona jest przez załogę niemiecką. W grudniu 1918 władzę w twierdzy po upływie 87 lat przejmuje Wojsko Polskie. We wrześniu 1939 po napaści Niemiec hitlerowskich przez 18 dni żołnierze walczą w osamotnieniu. W obronie Modlina życie straciło ponad 2000 żołnierzy polskich. W dalszej fazie II wojny światowej twierdza została wyzwolona przez wojska radzieckie 18 stycznia 1945 roku. Wkrótce potem polskie władze wojskowe przejmują twierdzę ponownie. Właśnie taką niecodzienną lekcję historii mogli przeżyć uczniowie ze szkół z gminy Brudzeń Duży. W ramach fajnych ferii twierdzę Modlin zwiedzało około 50 uczniów szkół z Brudzenia Dużego, Sikorza i Siecienia. Wycieczka przypadła im do gustu. Co podobało się najbardziej? Podziemia, te korytarze. Prawie wszystkie, bo historia Polski jest bardzo ciekawa. A dlaczego właśnie twierdza Modlin jako miejsce na fajne ferie? Chcieliśmy pokazać dzieciakom miejsce, którym się skupia nasza historia i wiele historii tak naprawdę różnych narodów, bo można powiedzieć od początku byli tutaj Francuzi, którzy zaczęli budować twierdzę Modlin. Mamy elementy obecności tutaj Rosjan, Niemców. Chcieliśmy im pokazać, jak wygląda właśnie współczesna nasza historia, jak to się wszystko splata. I żeby na żywo podczas ferii była taka lekcja prawdziwej historii, którą można dotknąć, zobaczyć, poznać, jaki jest to ogrom, zobaczyć, że najdłuższy budynek w Europie jest tutaj na Mazowszu. I tak, żeby dzieciaki mogły coś nowego dowiedzieć się nie z książek, tylko zobaczyć na własne oczy, jak wygląda właśnie nasza historia. No i zobaczyć i spędzić miło czas. Po zwiedzeniu twierdzy przyszedł czas na grę terenową. Uczestnicy podzieleni na 4 zespoły musieli odnaleźć wskazówki ukryte na terenie twierdzy. Utrudnieniem były łamigłówki i szyfry. Na jednym z etapów gry czekało strzelanie z wiatrówki. Ten element podobał się wszystkim. Po rozwiązaniu wszystkich zadań uczniowie złożyli mapę, gdzie zaznaczone było miejsce ukrytego skarbu. Szukaliśmy takich karteczek, na których są zadania. Musieliśmy je wykonać. Byliśmy w tunelach. Tam też szukaliśmy wyjścia. I udało się. No tak, no udało się. No. No, zintegrowaliśmy się razem z grupą. Przewodnik był w porządku. I było super, dobrze się bawiliśmy. Najbardziej się podobało to strzelanie tam na strzelnicy. Takie żywe lekcje historii są bardziej atrakcyjne dla młodych ludzi, podkreślali opiekunowie grupy. Przynoszą dużo więcej korzyści uczniom, ponieważ uczniowie mają możliwość bezpośredniego kontaktu z zabytkami kultury materialnej. Ma to również swoje odniesienie do
powiększania czy zwiększania pułapu świadomości wśród uczniów, przede wszystkim jeżeli chodzi o historię regionalną, regionu mazowieckiego, pogranicza mazowiecko-dobrzyńskiego. Najkorzystniejsza byłaby sytuacja, w której uczniowie częściej mogliby korzystać z tego typu aktywności. Natomiast ta inicjatywa uważam, że jest na wskroś pozytywna i myślę, że godna naśladowania w przyszłości. Fajne ferie w Twierdzy Modlin dostarczyły niezapomnianych wrażeń. Wielu młodych ludzi odwiedziło to miejsce po raz pierwszy. Planują tu jednak wrócić z rodziną i znajomymi. Dzień zakończyło ognisko i wspólne pieczenie kiełbasek.